are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause. Szybkie info a pro... Wróć, Just Cause 3. Szybkie info a propos tego, co się działo poza nagraniem. Otóż, nie ta opcja. Wykonałem sobie kilka kolejnych wyzwań. Dzięki czemu odblokowałem sobie też kilka pojazdów, bo które po pojazdy z wyzwań mogę dostarczyć potem do garażów, jak skończę wyzwanie. Więc kilka się odblokowało. Nie pokażę wam ich, bo w sumie nie pamiętam, które było za wyzwania, które nie, ale to jest takie pół na pół. Mody, jakie odblokowałem, to tutaj dalej. Sprytny ładunek. Granaty termolokalizacyjne. Inteligentny zapalnik. I granat jeden to już miałem. O, ale będę miał akurat drugi następny. Czyli 5 granatów będę mógł mieć przy sobie. Bardzo ładnie. Tutaj odblokowałem sobie zapalnik zbliżeniowy. Odlotowe ładunki, większą ilość to już miałem. Tutaj amunicja razy 2. To już miałem. I dostawa broni szybsza. Tutaj mam teraz 2 razy więcej uwięzi. Dzięki jednemu wyzwaniu. Tutaj miałem 2, mam 4. Tutaj mam tego troszeczkę więcej. Muszę tutaj zmieszkać, bo mnie irytuje. Mam tak, hamowanie na wingsucie. Mam szybsze przyciąganie się oraz szybsze też przyciąganie się, ale na podczas samego używania spadochronu. Brakuje mi jeszcze tylko szybkiego przyciągania się podczas korzystania z wingsuta. No ale to jak widać jest jedno z końcowych w ogóle wyzwań, bo to jest chyba, tak, to jest przedostatnie wyzwanie. Następne jest szybkie złożenie wingsuta, a potem będzie to, a potem będzie tutaj ten multizaczek. To jest akurat bardzo fajna rzecz, bo mogłoby się niejednokrotnie przydać. Plus wyjaśniałoby, dlaczego niektórzy, jeden gościu ma na samym przyciąganiu się wciągarką około kilometra chyba nabitego. To by naprawdę sporo wyjaśniało, po prostu w latce właśnie taki punkt i tak sobie skakał pewnie. No tak strzela przynajmniej, bo sobie nie wiem, czy w ogniu walki dałoby się tak po prostu tak sobie skakać między tymi wieżami radiowymi, no ale... Who knows. Mam tutaj tak, detektor pojazdów. Tego na razie jeszcze nie używam, bo póki nie będę sobie kolekcji zbierał tych moich wszystkich, do kolekcji zbierał tych wszystkich pojazdów, no to nie widzę sensu, aby mieć ten detektor włączony. Mam też turbo skok oraz nitro, jeśli chodzi o pojazdy. Mam nitro, jeśli chodzi o pojazdy latające, ale to już chyba mam od poprzedniego odcinka. Mam turbo skok dla łodzi. Nitra niestety jeszcze nie mam, no ale za niedługo będzie. No a tutaj z tych trzech ostatnich działów jeszcze nie lubiłem nic. Jezu, muszę przyzwać sobie jednego z tych mechów, bo naprawdę bardzo mnie ciekawi, jak by się tym walczyło. Ale to w jakiejś takiej większej walce. Na razie rozpoczniemy sobie tę misję. Okropna reakcja. Tylko zanim jeszcze to rozpoczniemy, to wczytajmy się w opis misji. Rico zaskarbił sobie miłość narodu i nienawiść Diravelo. Wściekły dyktator atakuje miasto Costa del Porto, chcąc ukarać jego mieszkańców ku przestrodze. Rico i Mario pędzą do miasta, aby powstrzymać rzeź niewiniątek. Okej, co my tu mamy? Oliwki. Years in the making. Okej, mogę dać pauzę. Szybki check, co to może być? Dobra, na pewno widziałem oliwki. Ten ser to jest chyba camembert. Na bank jest tu bekon. Nie wiem tylko, co to jest takie okrągłe mięso. Takie dłuższe obok tego sosu czosnkowego. Poza tym nie wiem, co to może być. No i chyba jeszcze szynka tu jest. No, ciekawe. Ciekawe danie. Anyway, wracajmy do filmiku. Our inability to protect Malaeia was easily predicted. It will be a trifle to recapture, but... The loss of Vis Electra... That is a failure that must not go unpunished. Right. Zastrzeli go? O! Rico Rodriguez has returned.
born of the same fire that gave rise to my reign. Soon, the world will know the extent of my power. He offers an opportunity for demonstration. Perhaps some motivation. The town of Costa del Porto. Burn it! And when he comes to protect the insignificant, kill his friend. Every action must and will incur a terrible reaction. And then the embers of the revolution will crumble to ash as they always have throughout history. Use the tanks. Okej, okay. Powiedz mi, dlaczego ten gościu się zastrzelił? Ej, no dopiero co przejąłem to miasto! I przy okazji uwolniłem cały region. Dobra, jak są czołgi, no to jakiegoś przejmiemy i zrobimy szybkie rozpierdol, nie? You did this. You shoot your guns, you pray at war, and they burn our homes. Don't listen to him. We have to do this. Got no choice. But I won't forget. The tanks are mine. You go into town, Mario. We'll serve them up on a plate. Mam tylko nadzieję, że Mario tu faktycznie nie zginie, nie? Rico, take out those tanks. I'm heading into town. Mirabella will pay for this. Debile, zaraz sami ten czołg rozwalą. Ej, no nie! Co za skam! No chciałem się przyciągnąć do czołgu, to mnie eksplozja, kurde, wypierdoliła od niego. I wieżyczka mnie tylko dobiła. Rico, take out jaki those tanks. Skam! I'm heading into town. Mirabella will pay for this. O, dziękować. Aha, znowu. Nie, ja to się jeszcze raz tak. Nie. Już chciałem. Co? Ej, co mnie zabiło tym razem? No kurwa. Rico, take out those tanks. I'm heading into town. Dobra, to kurwa lecę po tamtego. To najewidentniej jest taki bez obstawy, więc będzie łatwiejszym celem. Dobra, coś tam obstawy ma, ale nie taką jak on. Jaki bym nie chciał tu być. Ej, no what the fuck? No czemu? Już, do środka. Żegnam. Open sesame. Teraz jeden strzał, drugi strzał, dobra. Jedzie mi tu czołg, no. W sumie nawet tak. No i niestety muszę się pozbyć też tego czołgu, którym teraz jeżdżę. Aż po prostu nie pojeździł trochę. Jeszcze odrzutowy jest albo coś? Nie widzę. Możemy się tego też bardzo ładnie teraz pozbyć. Forces, we need your help. You want some shotgun? I'm ready.
Ej, no Rico, co to miało być? Dawaj, XLKM-u, szybko! Jeszcze brakuje mi, żeby teraz Mario dał się rozstrzelam. Reload. Granaty. Mogli się nie wychylać. Wyciągaj mi te debak już takie cel, jeszcze taki cel. Where are the others? They killed them all, the bastardos. We need to get you out of here. I called to the rebels to come help out, but there are too many of the Ravelo soldiers. I don't think anyone made it, Rico. No, to mu się udało, na szczęście. We got evac waiting outside of Chirilla. Is this everyone? Just get Mario out of here. I'll cover him. Target is fleeing. Engage! Damn! Reinforcements! Kurde, granat! Go, go, go. Zebrał mi to, nie wierzę! Okej, okay, można i tak. Kurde, nie chcę, byleby tego przejął. Get ready! Dawaj, bum, 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 bum! Nie! Nie, nie gadasz, mogę to zrobić. Dawaj, cyk, cyk i do glemy! Poszedł pistu! Ojejku, no jaki kurde... Nie przykro, panie dziejaszku. No, gdzie, gdzie? That base is going to send tanks after us if we don't do something, Rico. Just get over the bridge. No i teraz to już mamy ogarnięte w całości. Rico, where are you? That truck, Rico, the truck! Wierzę, to może tyle zobaczyłem, no ludzie. No, man. Mirabello must really have it in for us, amigo. All those people in Costa del Porto. We have to make Mirabello pay for this, Rico. Here they come again. We're almost there. Keep them off us. We'll worry about the guns. You worry about the road. Hey, panie czołg. Zauważyłem właśnie. Także są bardzo uparci. Nie, obróć mi się. Czekam. O! Wiesz, że zgodnie z misji po prostu. Tak, okej. Okay. Myślę, że to się zjebało, ale na szczęście nie. Dobra, szybko Mario, uciekaj. No i proszę bardzo, Mario obroniony. Rico!
You, if I drop by, I'll send over my coordinates. Come as pronto as you can, buddy. Ciekawe, dlaczego mam się streszczać. You know better than to bring that stuff to Mario's garages, Rico. But you can bring us blueprints for that by liberating Porto La Grazia. Aha, o to... Chyba chodziło i teraz o tego. O ten pojazd jakiś wojskowy. No nie no, ja tutaj niczego nie zostawiam. Dobra, gdzie mam iść? Tutaj. O, come on! Czemu? Może bym potrzebował fast travela, to nie mam. Kurwa! Akurat szybka podróż dostępna za tą misję. Dobra. Za to odkryłem poza nagraniem. Myślałem, że już będę miał fast travel gotowy, nie? No ale się widać przeliczyłem niestety. Dobra, potrzebuję jakiegoś w miarę... w miarę dużego połaciu terenu, z którego mogę wystartować. Na przykład takiego jak ten. Powinienem już mieć też dostępny... No ej, co jest? Czy powinieneś, kurde, z tego mieć normalnie taki opad zwykły? Dobra, mamy... Co? Co? Nie! Nie gadać, nie mam markerów! Nie mam. Ja pierdolę. O, dobra, ale mamy tutaj przynajmniej tego, to po prostu wy... Zaczniemy sobie od tego. Zaczniemy sobie od wyzwania. Byłem ciekaw właśnie, czemu się nie pokazuje, czyli chyba musiałem po prostu progresować tego. Musiałem też progresować chyba... Ha, to muszę zrobić helikopterem. Kuźwa. Wolałbym samolot, bo są szybsze. No dobra, niech będzie. Dobra, gdzie jest helikopter? Tutaj. Wsiadamy. Oczywiście wyzwania teraz robić nie będę, ale mówię, dla samego... Ty, a może nie? A może nie? Zobaczymy, spróbujmy je zrobić. Bo to widzę, że i tak lecimy w kierunku, w którym chcę lecieć, więc szkoda nie wykorzystać sytuacji. No właśnie. To jest irytujące właśnie przy tym sterowaniu helikopterami, że trzeba tak idealnie prosto utrzymywać. To zaliczyło. Jak najczęściej wykorzystywać nitro. Czas sobie będę śrubował akurat poza nagraniem, ale jak już jestem blisko, to szkoda nie wykorzystać sytuacji. Zwłaszcza, że i tak właśnie lecimy w kierunku, w którym i tak lecieć chcemy. Dawaj. Zaliczmy to. No już niestety nie będzie na 5 trybików, ale to akurat mało istotne. Ważne, żeby było chociaż 3. Są chociaż 3 za pierwszy. To jest też to, najpierw trzeba poznać całą tą trasę, a potem to się boi. No, dawaj! Dawaj, na 3 będzie. No i pyk, pięknie. Chyba na 3. A nie, jednak na 2. A, to tfu, kurwa. Okej, zapas flar za jeszcze 2. Ale tak, jak poprawię wynik w tym wyścigu, to będzie ok. Ale mówię, to dopiero... Znaczy dopiero, to poza nagraniem. My na razie lecimy właśnie tutaj do azylu. Rebeliantów. Właśnie odkręcę sobie poza nagraniem. Mówię, myślałem, że będę miał fast travel już tutaj gotowy. A niestety się przeliczyłem. Po tej misji właśnie to wykonaliśmy, że będę miał fast travel. No, przeliczyłem się, jak było widać, no ale...
Najważniejsze jest to, że po prostu mamy już po tej misji będzie fast travel. No i zobaczmy. Zanim to w ogóle zacznę, to już sobie przeczytam odprawę. Z takimi przyjaciółmi, po odniesieniu wielkich strat podczas masakry w Costa del Porto, Rico i rebelianci liżą rany w ukrytej zatoczce znajdującej się w prowincji Soros. Mario i Dima aż palą się, aby wspólnie z Rico opracować nowy plan ataku. Dobra. Zobaczmy, na czym będzie ten ich plan polegał. Okej. Siup! Ładnie, pobiłem swój rekord. Jeszcze czyjś. Here he comes! The king of the rebels! Hey, Rico. You're my hero. Ej, no come on! Miał wybuchnąć! Czuję się teraz trochę oszukany. Dobra. Zbieramy amunicję. Niestety to jest granatnik, a nie RPG, no ale trudno. Dobra, wracamy do pistoletów, które w sumie mógłbym przeładować. No ale dobra, może się przeładują same, jak się rozpocznie misja. This was never part of the conversation, Sheldon! Well, it is now a part of the conversation, Mario! Not... I apologize, son. What happened? Akira! Akira! I see you found the rebel, Sheriff. Well, you know my pilot Crashy says we should all do our part. You know me, humanitarian of the year for any year. Right. It's true. Why, just now, I brokered a deal with the rebels. See, you saved them. They help me. I help you travel from place to place. Thank you, Sheldon. Jeff. You are welcome, son. You are welcome. To już chyba zaliczyliśmy wszystkie akcje z tego intra fabularnego, jakie było... W pierwszym odcinku, tam z... Przecież nie, jeszcze nie. Jeszcze z Rico nie ma tego, jak tak na jakiejś rakiecie pędzi. Tego jeszcze nie było. Ale tak ogólnie, Mario, Dima, Sheldon i Diravelo już byli, nie? A jeszcze tej... Jeszcze nie było tej babki. Tej Rosy Manueli, czy jak ona tam się nazywała. Czyli dwie akcje jeszcze zostały. What the hell was that, you and Sheldon? He gave me the comlink. He gave us all comm links, said they were gifts. You lied to me. He saw we couldn't win. This is our revolution, but he owns us. Mario, I know Tom Sheldon. I worked with him for years, but you are a friend. You need to tell me the truth. I'm sorry. I'm sorry I dragged you into this. I forgive you. Oh! Always cover yourself, amico. Oh, amusing. All wet. Come. Ah, my cell phone has no insurance. Was talking about Barbarian Depot. Barbarian scrap is stored there. Getting rid of it will hit him where it hurts. I'll check it out. Great things are afoot. The possibility for excruciating death is very high. Hey. For you, that is. Diravelo is now the most dangerous man on planet. I need my Bavarium scanner. Meet my contact at Vigilator Nord. Cały czas jestem ciekaw, co się takiego stało, że ona wygląda jak wygląda. W sensie, że jej tak żyły wystają na policzku i trochę na prawej ręce. Bo to wygląda jakby ucierpiała w jakiejś eksplozji. Albo doznała chociażby poparzeń. I know that guy. It looks like his boat is stuck. Can you help him? Did you all that garbage? He's a nice guy. Hey, Rico, over here! The sea is angry today, my friend. Can you be a pal and get us back to the water? Proszę cię bardzo. Thanks, Rico. I won't forget this. Aha. Hey, Rico, you can use players like the one he just gave you to call in my boys to take you across the island. Quick, easy, you can even get a siesta in too. Here, let me give you a ride to Manaea. It's a lot closer to Vigilator Nord. Myślę, że gość już teraz utopił. Co tu się stało, Boże? Czekaj, kolego, daj mi to naprawić.
A nie, gościu się serio utopił. Dobra, nie, sorry, nie było mnie tu. Okej. Okay. Fast travel możliwe dostanie się do wyzwań i miejscowości. Jedna szybka podróż kosztuje jedną flarę. Udaj się do Manei. Tak, normalnie kosztuje mi to flary, ale dzięki temu, że w tym regionie rozpaliłem wszystkie kapliczki rebeliantów, to fast travel jest teraz w tym regionie. I tylko w tym regionie darmowy. Dzięki temu to mi nie zażera flary, ale jakbym chciał się już tutaj udać, albo tutaj, no to niestety, bo tutaj się nie da. Znaczy dobra, nie, w sensie może by się dało dostać tutaj fast travelem, ale tutaj nie mam domyślnie jakiegoś fast travelu, tutaj jest wszystko na czerwono. Ja bym chciał się dostać tutaj, albo tutaj, no to tutaj to mnie kosztuje właśnie tę jedną flarę. Tu, no na razie za darmo. Znaczy na razie, po prostu, tu mam za darmo. I fast travel. Także to pokazuje, że warto, jeśli nie chce się tak latać co chwilę po flary i tak dalej, no to pokazuje, że jednak warto wykonywać te rzeczy poboczne. A okej, okay, no i to tyle. Odblokowałem fast travel. No i mamy iść tutaj. Tajemnica Vis Electra. Okej. Okay. Tym się jeszcze możemy zająć. Dima odkryła związek pomiędzy zrujnowaną elektrownią Vis Electra a systemem potężnych ataków FOV z powietrza, który chroni główną wieżę kontrolną w sztabie Diravelo w Sima Leon. Rico spotyka się z Dimą w celu ustalenia, co trzeba nabroić, aby dezaktywować system. No kurde, akurat w tym sztabie, który przejąłem jeszcze zanim w ogóle mogłem to wyłączyć. Come on! Ja czuję opluty i oszukany! Dobra, fast travel, żeby tak za daleko nie lecieć. Jest Vis Electra. No to od razu ustalimy sobie tutaj. Juhu! Dobrze! O! Oj, patrzcie, teraz drzewo kurde nie było problemem. O kurde! Okej, ale ten asfalt by był. Ja pierdolę, tak przyjebać z taką prędkością w asfalt? Au, to po nóżkach by było. I calculate the wires from Vis Electra terminate somewhere over there. There is a power node for General Diravelo's FOW. Mm. Destroy it and we should be able to shut down the weapon. It will be my pleasure. Good luck. Dobra, ale mam teraz to śledzić, czy po prostu mi wskazała punkt, nie, w którym mam iść? Okej, okay, dotrzyj tam. Dobra. Follow those pipes, Rico. Okej, okay, w sumie też byłem ciekawy, o co chodzi z tymi rurami. Na razie mogę, myślę, używać trochę tego. No, bo już musiałem z niego niestety zrezygnować. Hop! Tu są góry. A co z tym transportowane wielce? Vis Electra była elektrownią. Ale raczej nie wodną, więc co płynie tymi rurami? What happens when these pipes run out, Dima? Destroying the command node will disable missiles protecting Sima Leon. We'll be able to access base and hack military command console. Włamanie to już teraz jest tam możliwe, bo ta baza już jest przejęta i to od... No more pipes. But there are boats here. Różnego odcinka. Kurde, mam niestety
jedną rakietnicę. Tfu! Tylko jedę on pocisk do rakietnicy. Granado! Kurde, serio, aż 3 potrzebuję. No okej. Okay. Rakietnica jest akurat jedna tylko wymagana. Fur, może nie rakietnica, rakieta jest jedna tylko wymagana. No i co teraz? A i co, mam płynąć, tak? One moment, Rico. We'll have gate open for you. There, you're in. Follow those pipes, Rico. Czemu nie mogę pod wodą wykorzystać tej wciągarki? No come on. Mamy kieszeń powietrza. Dobrego. Bo już się kończył tlen. Przecież ta... Jest chyba próżniowo wystrzeliwana ta kotwiczka, czyli z dość dużą siłą powinna, co za tym idzie, być wystrzeliwana. Ah, good, Rico. The power node should be in the next room. Aha, to jest guzik, dobra. And here we go. Okay. Niszczymy sieć. Tak destroy tak. Everything. We disrupt the FOW and render inoperable. My pleasure. Strzelby się zaktywować, cwaniaku. Granat. Ej, to by ja rozumiem, że to jest termin nadjeżdżający granat, ale to już jest lekka przeginka. Jako poleciał! Widzieliście to? Dobra, moment. Spróbujmy, zanim użyję tych moich bombek, to spróbujmy wykorzystać beczkę po prostu. Już to chyba jest jedna. Widziałem, o, nawet więcej niż jedna. Cyk. Cyk. Teraz podziwiajmy destrukcję. Okej, okay, poszło w totalnie, może nie w mega słaby sposób, ale w sposób trochę mniej destrukcyjny niż ten dźwięk. Myślę, że od razu głównie tak na hamę, a nie, że jeszcze muszę sprawdzić sytuację. Muszę bardzo czekać na granaty. Tu się odsunę. O! Ja, bo granaty to akurat jeden leży. Także... BUM! Te kietki. Nice work, Shima. FOW has been disabled. Rebellion is free to enter Shima Leon Central Command Base. Ah, look! Quicker way out! Gdzie? Nic jest kini. Gdzie to wyjście? Halo. Dobra. Kurde, ale jakim cudem on takie fikoły robi? Dobra, system dezaktywowany. No jak mówiłem, już od poprzedniego odcinka mam przejętą tę lokalizację, więc... Nie mam się tym co w ogóle teraz martwić. Dobra, jaką mamy teraz misję? Konflikt interesów. Dobra, myślę, możemy jeszcze się tym zająć. W obawie przed rozwojem generalskiego programu broni skonstruowanych w oparciu o Bawar, Dima wysyła Rico z misją odzyskania jej wykrywacza Bawaru, znajdującego się pod wojskową stacją nasłuchową Vigilator Nord. Rico rusza na spotkanie z kontaktem Dimy, rebeliantem imieniem Lucz. Dobra, no to jako iż to jest, no...
troszkę daleko ode mnie, no to przelecimy się tutaj. Chyba szkoda marnować fast travel, jeśli mam go darmowego. Dobra, i to było tutaj chyba. Yep. Hop. I ładnie. Oj, pyk, pobiłem własny rekord. Super. No, dawaj. W ogóle najlepsze, co można zrobić, to po prostu użyć fast travela i gdzieś tam otworzyć spadochron, nie? To jest najwyżej, co można zrobić sobie na rekord. Tylko lepiej, żeby to było gdzieś nad morzem. Hey, are you Luch? That depends. Who's asking? Demer Center. Oh. And I am Luch. A Vigilator North is across the bay. Hmm. You're looking for Demer Scanner, right? See. Too bad. That is needle in one very large haystack. Good luck. You'll need it. Thanks, Luch. Hey, gotta be honest, right? To zajebiście, żeś pomógł, Luch. Naprawdę. Dobra, no tyle dobrego, że mam to już po prostu przejęte, więc tak pójdzie wiele prościej. Czekaj, tu. Ładować się. Zda. Dima, what's this scanner look like? Not large. Handheld device. Inconspicuous to avoid detection. Not helpful when lost. check a shipping container in base. Dobra. It's not in here. No, za pierwszym razem oczywiście nie mogło się trafić to, czego szukałem, co nie? Za łatwo by było. Dobra, czekaj. Tu? Ty, a da się tak? Dało mi się tak? No, da się, ale wygląda to trochę dziwnie. Not in here either. Dobra, to co, do trzech razy sztuka? Czy może do sześciu? Czy w sumie, jak to jest? Do trzech razy sztuka, a jak nie, pal sześć? Czy tak to chyba było, nie? Mamy to? Found scanner yet? No scanner yet. A spokojnie, za chwilę znajdziemy. No, w tym przypadku ponownie fakt, że przejąłem sobie poza nagraniem tę placówkę, pomaga bardzo. Ale nie wiecie, ile tu podejść miałem, nie, do tej placówki. Ze cztery chyba. Bo co chwilę mi się gdzieś z dupy pojawiały jakieś te... O, chyba to mamy. Co chwilę mi się gdzieś z dupy jakieś czołgi pojawiały. I found it! Dima! You need to put the scanner on one of the three grates at Chimeleon. The device will detect traces of refined Bavarium. Żarty sobie chyba stroisz teraz. Ja pierdolę, no nie wiara. Okej, nie, nie to. Dawaj mi samolot. Aha, no tak, nie mam markerów. Zapomniałem o tym. Ale powinny tu być ładne uzupełnienia. A nie, tu jest dopiero. Idziemy. Co anuluj? Tu chcę dolecieć. Aha. Fajnie. Dobra, to moment. Jak ja stoję tutaj, czyli muszę wrócić i tam będzie.
Ha! Dobra, nie, czekaj, jednak nie trzeba. Jest helikopter, też wystarczy. Jak jest helikopter, to ja jestem zadowolony. Muszę przynajmniej na piechotę lecieć. A helikopter nie będzie. Szybko. No, tylko widzę, że niestety, ale nie mogę nitra użyć, no bo to nie jest oczywiście przez... Może przez... No tak, nie jest to przez mnie. My leading show scanner is unstable. May be damaged. May explode. You must hurry. We really need to talk about your design, Dima. No. Dobra, na szczęście, no właśnie, to dzięki temu, że nie lecę na piechotę, no to pójdzie trochę szybciej. Znaczy wiesz, na piechotę latając kibicutem, jeden kibicutem. I need that scanner, amigo. Whoever controls Bavarium controls Medici. And you know, with that scanner, I bet I could even convince the agency to give more help to the rebels. I'll see what I can do, Sheldon. Okay. You were spotted. Soldiers are inbound with... Alright, I'm here. No, soldiers. Plan scanner on crate near me. Żołnierze w drodze. Moja rakieta. Define Bavarium is detected. Diravelo may have developed weaponized Bavarium warhead. Very dangerous. Fuck me! Miałem mówić, że żołnierze w drodze, tak samo jak rakiety z działek przeciwlotniczych, które mam zhakowane. Dobra, powiedz, że będę przy bazie. Tak, tyle dobrego. Czemu do minuty zeszło? Rachel? Nie było trzy! Diravelo may have developed weaponized Bavarium warhead. Very dangerous. Ej, no co za kurde skam! Miałem ponad 3 minuty, żeby tu dojść. A gra mi skrócia do minuty. A jak rozumiem, Brico był cały czas przyczepiony do tej kraty, kiedy to wybuchło, tak? Okej, okay, rozumiem teraz do Sheldona i damy mu uszkodzony, tak? Czy tam, no, tak jak teraz jest. Oh, I know just what to do with that ruin scanner. Okej, okay, gdzie on się znajduje? Tutaj. Okay. I've got the scanner, Sheldon. Where are you? Good job, Rico. I knew you'd come through for me. Hey, let's meet up and celebrate at Cafe Francesco. I hear tell they make one mean Pinelli Campulio. Oh boy. No, tyle dobrego, że jest właśnie blisko, a nie muszę znowu chillać przez pół... Dobra, pół mapy to trochę nie, no, ale przez dwie prowincje. Bardziej chyba. Lepsze, takie lepsze określenia a propos tego, co musiałem robić teraz z tym wykrywaczem z bazy do drugiej bazy. Jezu, jakie to jest zajebiste! Ta prędkość, jak ją mogę rozwinąć dzięki temu właśnie przyspieszeniu z tego. Jest cudowne. To jeszcze bardziej skraca trasę. Czy no, tam, tak, trasę, ale przede wszystkim w ogóle mój przejazd. Nie? Czy tam przelot. Well, well, well. Look who's here. Sheldon. I truly believe you want to create a stronger, more loving world. Here's your Bavarium scanner. Obliged. Thanks for coming by. Sheldon mi się trochę nie podoba, nie? Że nawet sam Rico zauważył już w tym... Zauważył... W tym intrze, że jak sprawdzał broń i się pytał Sheldona, czy to jest broń dla rebeliantów, czy dla Diravelo, nie? I wydaje się, że jednak Sheldon może za naszymi plecami z Diravelo współpracować. Wracaj mi po te margery.
find a new symbol for your kit? Dziękować. Okej, okay, teraz... proszę, proszę. Mamy już w innej tej. Dobra. Ale teraz tak. Tutaj mamy z... To jest DLCK. Tu... Tu też DLCK. A tutaj jest z fabuły głównej. Dobra, myślę, że zajmiemy się wszystkimi tymi questami, ale dopóki fabuła nas nie wypchnie na którąś z tych... po prostu nie każe nam iść gdzieś indziej, a mam nadzieję, że nam każe iść najpierw właśnie tutaj gdzieś, no to raczej nie będziemy się wtedy zajmowali... Do tamtego momentu nie będziemy się zajmowali takimi akcjami. No bo mówię, jak już mam, kurde, przejmować po kolei, no to wolę... Tak jak idzie fabuła, nie? Ty kurde, tu jak to fajnie wygląda! Jak trójząb! Fajnie to obudowali. Ale oba te są z DLC, więc na razie odpuścimy. Zajmiemy się właśnie tutaj tym questem ze zdrajcą, aczkolwiek to dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Just Cause. Ja na razie polatam sobie tutaj wszędzie, porobię wyzwania, żeby już całkowicie mieć w 100% oczyszczony ten region. Dobra, tu mam jeszcze ewentualnie tutaj wyścig lotniczy, wybuch, etc., etc. Dobra, never mind. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. W kolejnym odcinku Zagrajmy Just Cause. Cześć!